Kochani, witam Was serdecznie w drugiej części. Zakładamy dzisiaj akwarium. Akwarium ma wymiar 100 na 40 cm ma podstawa, 50 cm do góry. Moim podłożem, które wybrałam, jest to podłoże kwarcowe w frakcji 2-3 mm. W środku już mamy 18 kg. Tyle dokładnie mi weszło. To jest 18 kg. Na ściance tylnej mamy 5,5 cm tego kamienia, tego podłoża i będziemy sobie dokładać. Tu mamy przygotowany już wypłukany piasek, kwarcowy również. Tutaj mamy wygotowany łupek, który będzie dodatkowym elementem ozdobnym. Kamień ten gotowałam przez pół godziny z solą, później pół godziny bez soli. No bo nie wiadomo, zawsze jakieś różne substancje mogą się znajdować na kamieniach, więc wszystko wyparzamy, gotujemy. Tu mamy przygotowane korzenie. Korzenie również po zakupie tydzień moczyły się w wodzie, codziennie wymieniałam tą wodę. No pierwszego dnia to chyba nawet 2 razy albo 3 wymieniłam tą wodę. Oczywiście je pierw jeszcze umyłam dokładnie gąbeczką. I tak po tygodniu, jak były zanurzone, dzisiaj je wygotowałam. Pół godziny z solą, później 20 minut bez soli i drugie 20 minut, dopóki nie uznałam, że woda jest praktycznie bezbarwna. Tutaj mamy podłoże, które mi zostało. Miałam kupione 24 kg właśnie tego kwarcowego kamyczka. Zostało mi 6 kg, czyli 18, tak jak wspomniałam, jest tutaj już w naszym akwarium. Tu mamy czarny bazalt, ale nie wiem, czego będziemy używać. Tutaj mamy roślinki, które będziemy przyczepiać do korzenia. Będziemy mieli anubiasy. Tutaj będzie troszeczkę trawki. Tutaj mamy oczywiście więcej, bo to jest tylko troszeczkę to na tym talerzyku. Więc to tutaj już odkładamy do wiadereczka. Przechodzimy do podłoża aktywnego. U mnie tylko tyle, ponieważ podłoże aktywne, to które tutaj zakupiłam, tego akurat nie będziemy pukać podłoża. Podłoże aktywnego ogólnie nie powinno się pukać przed włożeniem do akwarium. Ono, jak sobie zobaczycie, ono wygląda tak. Już momencik. Będzie taka forma bardziej piasku, drobnego kamyczku. To ma nam utworzyć 2-centymetrową warstwę, tak pisze. No to sobie przyłożymy tylko troszeczkę takiego, myślę, że się bardziej nam ukorzeni, bo to będzie większa frakcja troszeczkę niż ten nasz kwarcowe podłoże główne. Więc na to położymy to. Oczywiście na to pójdzie to nasze podłoże w kolorze kremowym i na tym będzie rosła trawka. Tutaj mamy jeszcze nawozy, później Wam je pokażę, jak będziemy je wkładać. Jeden jest w formie tabletek, drugi w takie kuleczki brązowe. Ok, więc działamy. I teraz tak, no bo chciałam zrobić tą wysepkę, o której Wam wspomniałam wcześniej już w pierwszym filmiku. Zachęcam osoby, które nie widziały pierwszego filmiku, do oglądnięcia go. Tam sobie mniej więcej rozmawialiśmy na temat, co będzie w naszym akwarium, jak ono będzie wyglądało. Teraz tak, rozłożyliśmy te 18 kg tutaj u mnie wyszło. Tak jak jeszcze raz wspomnę, akwarium ma 100 cm szerokości. Na 40, taka jest podstawa, 18 kg, już włożyliśmy tego kamyczka, który pukałam bardzo długo, myślałam, że jest ciśniutki, naprawdę zobaczcie, bardzo ładnie wygląda w opakowaniu, ale pukałam go z 15 razy, udało się wypukać i teraz tak, żebyśmy wiedzieli, jak mniej więcej to nasze akwarium będzie wyglądało, musimy sobie włożyć to nasze korzenie. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak one będą sobie tu leżeć. Korzenie, pamiętajcie, one są zawsze z
każdej strony, jak położymy, wyglądają inaczej. Cudo natury. Ja chyba sobie wybiorę tą opcję. Tutaj nie będę kładła tam, gdzie jest tak jakby przód tego korzenia. Zobaczcie. Ale wydaje mi się, że dużo lepiej ten korzeń po prostu prezentuje się z tej strony. Więc ułożymy go sobie tak. I na tej szybce będę miała filtr, więc tutaj chciałabym zrobić właśnie tą bujniejszą roślinność, żeby go zasłonić. Ten filtr, on będzie bardziej przesunięty w tamtą stronę, w tą szybę tylną, żeby sobie tam pracował. Więc tutaj przodem po prostu ładnie sobie uzupełnimy, żeby go nie było widać, tego filtra. Korzenie mniej więcej będą wyglądały tak. Na korzenie będziemy sobie tutaj przyczepiać o nasze roślinki mniej więcej. Ja myślę, że użyję do tego trykotków. Myślę, że to będzie lepsze mocowanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tych anubiasów mamy kilka. Myślę, że one nam tu ładnie uzupełnią całość. Będą się ładnie prezentować, zobaczcie. Naprawdę pięknie wyglądają. Może sobie zobaczymy. O, fajnie prezentują się. Anubiasy ogólnie podobno pomału rosną. Zobaczymy. Nie lubią bardzo ostrego światła. To moje nie jest ostre. One, widzicie, tam sobie tą lampę bardziej przesunęłam w tył. Ona nie jest po środku akwarium. Spróbujemy właśnie z tym bardziej tylnym oświetleniem, a te korzenie damy na środek akwarium, więc one nie będą miały takiego ostrego światła, czyli powinno być tak, jak lubią. Będą sobie po prostu rosły na tych korzeniach i myślę, że będą się fajnie prezentować. No to tak, skoro mniej więcej te korzenie ustawimy sobie po środku naszego akwarium. Tu mam jeszcze taki korzeń. Jest taki całkiem inny, ale bardzo ciekawą ma fakturę. Dlatego go wybrałam. I nie wiem, czy się nie... Gdzieś on nawet wygląda troszeczkę jak skała. Jeżeli się zdecydujemy na jakieś żyjątka, będą miały tu kryjówki. O! Aczkolwiek też się troszeczkę zastanawiałam, czy się nam jakaś rybka tu nie zaklinuje. Ale myślę, że tak nie będzie. Ciężko go tutaj ustawić. Jakoś go tu musimy na razie położyć. O, coś takiego byłoby ok. I tak jak mówię, tutaj będzie filtr, więc chciałabym ten filtr tutaj zasłonić jeszcze jakąś roślinnością z boku. Więc fajnie by było, jakbyśmy to podłoże nasze aktywne, które sobie przygotowałam tu już, wysypali chyba w tej części i tutaj sobie zrobimy tą wysepkę, żeby rosła nam trawka. Tutaj będą rośliny takie większe. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało. Ok, chowamy na razie naszego anubiasa do wiaderka. To myślę, że mniej więcej te najmniejsze korzenie położymy sobie po prostu później tak, uzupełniają całość. Najważniejsze są te główne korzenie. Myślę, że jest dobrze. Musimy pamiętać o tym, żeby te rybki nasze miały tą przestrzeń do pływania. Ale tutaj sądzę, że będzie tego troszkę. Akwarium ma 40 cm tylko niestety tutaj szerokości. Ale dla rybek powinno to wystarczyć. No tutaj jest ta przestrzeń, nie wiem, czy ją tak dobrze widać. Tu w tyle może niezbyt bardzo, ale tu w przodzie jest ok. Najwyżej tutaj troszeczkę jeszcze przesuniemy tego korzenia później, żeby rzeczywiście tutaj był całkowity przepływ, żeby rybki miały swobodę. No myślę, że jest ok. Także tak będziemy to formować. I myślę, że jak na razie
ten filmik skończymy na tym etapie. Za chwilkę tutaj uzupełnię podłoże i na części numer 3 właśnie razem ze mną, jeżeli macie ochotę, a serdecznie zapraszam, właśnie będziemy układać tutaj przód. Przód będzie z piasku, później tutaj dołożymy łupek. Łupek będzie trzymał nam te kamyczki kwarcowe, żeby się nam nie zsypywały tutaj na ten piasek. Więc taki mam zamysł, zobaczymy jak to wyjdzie. A w czwartej części będziemy po prostu nasze roślinki przyczepiać do korzenia i to już będzie ostatni etap i będziemy zalewać akwarium wodą. Ale dzisiaj po prostu dokończymy sobie tutaj to podłoże, położymy korzenie i ja myślę, że dzisiejszego dnia, bo już jest wieczór, więc roślinek dzisiaj już nie będę na te korzenie mocować, bo to też chwilkę zejdzie. Zrobimy to jutro i po prostu jeszcze sobie kuknę kilka razy, czy układ tych korzeni mi odpowiada, bo jeszcze je będę mogła poprzekładać, a jak już sobie wszystko umocujemy, czyli te roślinki do tych korzeni, no nie będziemy tego mogli aż tak manewrować, żeby nam po prostu nie uszkodziły się te nasze roślinki. A tutaj musimy ładnie dokończyć to wszystko, więc dzisiejszy etap to było, tak jak mówię, przygotowanie tych wszystkich materiałów potrzebnych do założenia naszego akwarium, czyli moczenie korzeni to trwało tydzień, przygotowanie ich wszystkich, ale one są, myślę, że dobrze przygotowane. Kamyczek, który okazał się, no nawet się nie spodziewałam, że będzie aż tak mleczna woda po nim, pukany 15 razy, no zeszło mi troszeczkę, no myślę, że na pewno ponad pół godziny pukałam, ale jest już czyściutki. No i teraz, tak jak mówię, tutaj piasek, który również już przepukałam, ale piasek zazwyczaj ma czystą wodę, wypukałam tylko jakieś tam listki lub kory, które się znajdowały. On już tutaj, zobaczcie, on jest namoknięty, o widzicie, piasek jak jest mokry, on robi się taki zwarty. I dlatego nie chciałam go na całym akwarium, ponieważ jeżeli sobie ten piasek kwarcowy dacie na całym akwarium i nawet sądzę, że jakby było podłoże aktywne pod spodem, chyba że tej warstwy na tym podłożu aktywnym by było mało tego piasku, no to jeszcze by te roślinki przetrwały, ale jeżeli dajcie tylko sam piasek, no to te korzenie mogą być niedotlenione, mogą ugnić. U nas będzie, tak jak mówię, większość roślinności na korzeniach. Tutaj tylko z jednej strony chciałabym te większe roślinki, więc tam damy nasze podłoże aktywne, ale to zapraszam do kolejnego odcinka. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam Was serdecznie do tego. Jeżeli macie jakieś uwagi, również są mile widziane. No i zachęcam do polubienia i do obserwowania nas, naszych tutaj filmików. No i zapraszam na kolejną część.